Bohater dzisiejszej Ewangelii głosi orędzie nawrócenia na pustyni. Możemy zapytać, dlaczego tam? Dlaczego nie wybrał centrum miasta, gdzie przecież teoretycznie mógłby dotrzeć do większej ilości słuchaczy? Wybiera pustynię, bo tam człowiek może na chwilę uwolnić się od zgiełku codzienności. To miejsce sprzyja także dostrzeżeniu prawdziwych potrzeb człowieka. Dziś możemy doświadczyć podobnego stanu, odwiedzając chorych w szpitalu, gdzie nagle nasze problemy stają się błahostką z tym, co przeżywają pacjenci. Pustynia stwarza warunki skupienia, wyciszenia, niczym niezmąconego spokoju. Ale dziś możemy także zapytać o pustynię serca, czyli pewne pustki, których doświadczamy. W przestrzeni relacji międzyludzkich, spowodowane przez brak czasu, brak empatii, obojętność, egoizm, pychę. Dziś wielu, żyjąc wśród ludzi, doświadcza niesamowitej samotności, niezrozumienia, czują się niepotrzebni, uważają się za zbędny balast, piąte koło uwozu. Do nas wszystkich, chcących wyjść na pustynię i doświadczających pustki, Jan kieruje ewangeliczne orędzie. Nawracajcie się. Co to oznacza dzisiaj? Najpierw się zatrzymaj. Znajdź czas, aby określić, za czym dążysz, co jest dla ciebie w tym momencie ważne. Popatrz wokół siebie. Dostrzeż osoby, które cię otaczają. Co możesz dla nich zrobić? W czym możesz im pomóc? Określ kierunek działania. Trzeba na nowo ustawić priorytety. Poukładać hierarchię wartości. Przygotujcie drogę Panu. Czas Adwentu jest okresem prostowania relacji z bliźnimi, ale i z Bogiem. Mamy przygotować się na Jego powtórne przyjście. Chrystus, chcąc przyjść do każdego z nas, oczekuje oczyszczenia naszego serca. Warto zatem już dziś, wychodząc na pustynię, zrobić gruntowny rachunek sumienia i zaplanować sakrament miłosierdzia, w którym pojednamy się z naszym Ojcem. Wydajcie godny owoc nawrócenia. Nie chodzi o to, by wydać byle jakie owoce. Jan podkreśla, że mają to być owoce godne. Dlatego warto zweryfikować adwentowe postanowienie. Trzeba także zadbać o bliskość Eucharystii. Bo cóż może być piękniejszego niż Chrystus znajdujący mieszkanie w naszym sercu, potrafiący wypełnić każdą pustkę, która tam jest. Dla nas wyjście na pustynię jest przyjściem do świątyni. Tam możemy na chwilę uwolnić się od zgiełku codzienności, dostrzec, co tak naprawdę w życiu się liczy. Znajdźmy zatem czas i ochotę, aby przeżywając tegoroczny Adwent nie uciekać w próżność, beztroskę i marazm codzienności, ale podjąć konkretne działania nawrócenia, które przybliżą nas do Boga i otaczających nas bliźnich.